Czy kultura jest sposobem na spędzenie czasu, czy pełni jeszcze jakieś inne funkcje? Mężczyzna lat 39. Na czym w istocie ma polegać dialog kultur we współczesnym świecie? Czy może trzeba nam bardziej obalać bariery lęku przed ludźmi inaczej myślącymi, wierzącymi, przed obcymi? Mężczyzna lat 38. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich obecnych bardzo serdecznie. I podejmując to pytanie, te dwa pytania, któreśmy usłyszeli przed chwilą, mamy świadomość, że dotykają one z różnych stron tego, co nazwałbym istotą kultury. Dając odpowiedź na to, czy próbując zgłębić to, czym kultura sama w sobie jest, chciałbym odnieść się do tego przemówienia, które było już dzisiaj wspominane. Kluczowe dla całego nauczania Jana Pawła II, jako że później bardzo często właśnie do niego się odwoływał. Przemówienia, jakie miał na początku swojego pontyfikatu 2 czerwca 1980 roku w Paryżu w siedzibie UNESCO. W tym długim przemówieniu, prawdziwie programowym, znajdujemy jedno zdanie, które jest jakby kluczem dla rozważania papieskiego, ale także i dzisiaj dla nas, by zrozumieć to, czym kultura jest. Otóż Jan Paweł II odwołał się do słynnego stwierdzenia świętego Tomasza z Akwinu, jednego z najwybitniejszych teologów i filozofów chrześcijaństwa, który w swoim komentarzu do Analityk Arystotelesa stwierdził: genus humanum, arte et ratione vivit. To znaczy, rodzaj ludzki, ludzie żyją sztuką i rozumem. Żadna inna istota na ziemi nie jest w stanie żyć kulturą, nie wytworzy ani sztuki, ani nie jest w stanie posługiwać się rozumem. I tutaj dotykamy istoty nie tylko kultury, ale i samego człowieka, który jest tej kultury twórcą. Kultura rodzi się z ludzkiego ducha. Wskazuje na człowieka jako swoje źródło. Ale równocześnie, jak mówi papież, celem kultury jest sam człowiek. Jest jej twórcą, jest jej celem. I stąd bardzo wyraźnie widać zarysowującą się zarysowujące się kryterium tego, co można by nazwać kulturą autentyczną, dobrą, prawdziwą. To jest ta, która rodzi się z ludzkiego ducha po to, aby człowiek był bardziej człowiekiem, by się wewnętrznie rozwijał, by osiągał szczyty swego człowieczeństwa. To wskazuje równocześnie na to, że człowiek w kulturze i dzięki kulturze się rodzi, a jeśli tak, to znaczy, że ta kultura ma wymiary międzyludzkie, społeczne, że nie jest to tylko i wyłącznie problem jednego tylko człowieka. I jeszcze jedna rzecz, która w tym przemówieniu wzbudziła prawdziwe zdumienie. Otóż jednym ze słuchaczy, uczestników tego spotkania był profesor Janusz Żółkowski, który pracował wtedy i reprezentował wtedy w UNESCO Polskę. I w jego wspomnieniach
pierwsza część przemówienia papieskiego, bardzo teoretyczna, budziła dość obojętną reakcję słuchaczy. Pracowników UNESCO, w gruncie rzeczy zblazowanych, trochę cynicznych, mających dobre pieniądze i niekoniecznie do końca przejmujących się tym, co powinni czynić. I w pewnym momencie papież powiedział to, co za chwilę zacytuję, i to elektryfikowało wszystkich. Do tego stopnia, że odtąd zaczęli słuchać dalszej części przemówienia papieskiego z ogromną uwagą i co jakiś czas przerywać to przemówienie oklaskami. A ten fragment kluczowy, przełomowy jednocześnie przemówienia papieskiego brzmiał następująco. Chcę powiedzieć, myśląc o wszystkich kulturach, poczynając od najstarszych, a kończąc na zupełnie współczesnych, głośno tu, w tej paryskiej siedzibie UNESCO, myśląc o nich z czcią i zachwytem, oto człowiek. A jest to zachwyt nad twórczym bogactwem ducha ludzkiego, nad tym nieustającym trudem, który ma na celu zachowanie i ugruntowanie tożsamości człowieka, tego człowieka, który zawsze jest obecny we wszystkich poszczególnych formach kultury. I mój komentarz do tych słów. To, co kreślił papież, to była wizja człowieka, którą może przyjąć każdy, kto jest na tyle wewnętrznie uczciwy i otwarty, że przyjmie najpierw tę podstawową prawdę, iż człowiek jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową. Że absolutnie nie można go sprowadzić do poziomu stosu materii, ani nie uważać, że nie wyróżnia się niczym spośród innych zwierząt. Że gdzieś w głębi tego przesłania papieskiego z UNESCO tkwi prawda filozoficzna, oczywiście, ale także ta wizja człowieka, którą możemy wyczytać w pierwszych trzech rozdziałach pierwszej księgi, Księgi Rodzaju Starego Testamentu. O człowieku stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo. I mając taką wizję bardzo generalną, fundamentalną tego, czym kultura jest, rozumiemy, otwiera nas na spotkanie z innymi. Każe szanować i z czcią, cytuję tutaj, czy wprost nawiązuję do słów papieskich, czcią pochylać się nad innymi kulturami, o tyle jednak, o ile nie tylko, że wypływają z ludzkiego ducha, ale chcą służyć człowiekowi, każdemu człowiekowi, niezależnie od jego pochodzenia, rasy, środowiska czy czasu, w którym żyje. Czy chrześcijanin ma się tego bać? Czy ma się bać innych kultur, czy ludzi innych kultur? Nie. Absolutnie nie. Będziemy to zresztą podkreślali w odpowiedziach na następne pytania. Nie dlatego, że za chrześcijaninem w jego wizji świata i człowieka stoi Chrystus. Najwyższa prawda o człowieku, jego godności i jego powołaniu. Co sprawia, że mając w sobie, w swoim duchu najbardziej istotne elementy Ewangelii, z nią, z jej przesłaniem idziemy na spotkanie z innymi kulturami. Nie żeby je niszczyć, ale żeby je podnosić do góry.
i patrząc na prawie 2000 dziejów chrześcijaństwa, widzimy, jak chrześcijaństwo, zwłaszcza to katolickie, idąc na spotkanie nieraz bardzo dalekiego, odległego i pogańskiego świata, nie niszczyło go, ale podnosiło do coraz wyższych poziomów człowieczeństwa.